fantastycznie! Spójrz tutaj, piękne kiełbaski! To nie kiełbaski, tylko alarm. Ale pomyłka. Zaraz wracam. Elvis, jak zwykle. A to ci dopiero zbiera się na deszcz. Niemożliwe. Możliwe. Szybko, wszystko do środka. Uff, uciekłem przed ulewą. Czy Elvis się pokazał? Dał mi kiełbaski zamiast alarmu dymowego. Przepraszam, Sam. Elvis! Dzięki, Sam. O, jaka szkoda, że nie możemy być w ogródku. Ale i tak będzie świetna zabawa. Mike, pozwól mi pomóc. Nie, już powiedziałem, dzisiaj to ja pracuję. Cała reszta odpoczywa. O, Rety, wybrałeś sobie najgorszy dzień na przyjęcie w ogródku. Ta ulewa jest coraz mocniejsza. Co się stało? O, chyba całe zasilanie nam padło. Wszystko przez tę burzę. Nie przejmuj się, wkrótce elektrycy to naprawią. Latarki! Przydadzą się nam latarki! Ratunku! Ratunku! Proszę się nie denerwować! Ale ja nienawidzę ciemności! Mój nos! Złamałem nos! O rany! Zaraz sprawdzę! Byłam w kuchni! Chyba niczego nie gotujesz teraz, Dilys. W razie braku zasilania wyłączamy urządzenia elektryczne. Nie! Nie gotuję! O, mam nadzieję, że włączą światło. Jest strasznie. Normanie Price! O, nie możesz zagrać dla nas na tej gitarze bez elektryczności? Nie. Moich kiełbasek też nie da się upiec bez prądu. To katastrofa! O, deszcz już nie pada! Możemy wyjść na zewnątrz! Uruchomi grilla i będziemy mogli sobie upiec kiełbaski! Pomogę ci! Nie ma mowy! Nie zgadzam się! O, tam jest! Pierwszy zobaczyłem. To nie sokół, to mewa. Wiem, jak wygląda mewa. To jest sokół. Chcę zobaczyć. Daj lornetkę, teraz moja kolej. Wcale nie. Och, nic tu nie zobaczymy. Musimy jechać wyżej. Ale ten sokół leciał na dół do doliny. Tak jak mówił Tom. To była mewa, Norman. Chodźcie, jedziemy dalej, dzieci. Czemu pan Trevor zawsze myśli, że wie najlepiej? Gorąco! Czemu nie możemy otworzyć okna? Ponieważ klimatyzacja nie działa, gdy okna są otwarte. Przecież i tak już nie działa, w tym problem. Z klimatyzacją wszystko w porządku. Więc czemu strzałka jest na czerwonym polu termometru? Och, patrzcie, dym! O nie! Wszyscy wysiadać, już! Tylko nie podchodźcie! Zobaczę, co się dzieje w środku! Nie! Proszę nie otwierać maski! To jest niebezpieczne! Wiem dobrze, co robię! O, nie! Niech pan zadzwoni po strażaka sama! O! Autobus się pali! Nie! Autobus się pali na wzgórzach Ponty Pandi. To autobus Trevora. Zabrał tam dzieciaki na wycieczkę. Co? Trzeba się śpieszyć.
Dobrze, że udało ci się wszystkich wyprowadzić. Jednak ogień byłby znacznie mniejszy, gdybyś tylko nie otwierał maski. Jak to? Naprawdę? O, tak. Dowiedziałem się tego dziś na treningu. To tak jak ja. Dopływ powietrza podsyca płomienie, prawda, Sam? Dlatego mówiłem, żeby nie otwierać. A? Powinienem był cię posłuchać, Norman. Dzisiaj kilkoro ludzi dało mi dobre rady, ale cóż, nikogo nie posłuchałem. Polecę śmigłowcem! Na razie! Będzie dobrze. Musisz tylko słuchać moich poleceń, a wyciągnę cię stamtąd. Halo, Tom? Spuść nam na dół podwójną uprząż. W porządku, Sam. Podwójna uprząż robi się. Uważaj, Norman. Zjeżdżam na dół z uprzężą. A teraz przełóż pętlę przez głowę i przesuń pod ramiona. Tak jest dobrze, Sam. Będę się je trzymać. Uważaj, radar. Norman! Musisz prawidłowo założyć uprząż. Bardzo przepraszam. Zdawało mi się, że wiem, co robię, a nie wiedziałem. Już dobrze. Wyciągnę cię. Do góry, Tom! Napij się, Norman. Gorące kakao dobrze cię rozgrzeje. Mieliśmy szczęście, że radar był z nami. To nadzwyczajnie mądry pies. Ostrzegł nas, żebyśmy nie szli dalej tą ścieżką. Wybacz, Sam. Wiem, że mówiłeś, ale... I co? W końcu nie widzieliście żadnego orła? Nie. Teraz już wiem, że nie spotkamy ich w tej okolicy. Spójrz! O, Tom, to twój ulubieniec. Ha, zgadza się. O, nigdy nie widziałem ptaka z takiej odległości. Jakie ma skrzydła? Och, radar, przepłoszyłeś go. Radar wyświadczył mu przysługę. Ptak musi wrócić do swojego świata, a nie siedzieć tu jak domowa kura. Radar, jesteś naprawdę bardzo mądry pieseczku. Zabierzmy radara. Pomoże nam ich szukać. Nie sądzę, żeby nam się przydał. Jest za nerwowy. Dajmy mu chociaż szansę. Spróbujmy. Wezwałem też Toma. Będzie gasił pożar z helikoptera. Wskakuj, piesku. Dasz radę. Brawo. Biegniemy w złym kierunku. Kompletnie nie poznaję tego lasu. To ja tu prowadzę. Lepiej znam się na stronach świata. Nieważne, kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się. No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem. Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład tej wielkiej skały. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku, i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek.
się helikopter! Tom! Jest! To ta wielka skała! Byliśmy tu dzisiaj! O! A tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszysz czekanie! O! Tak bardzo się bałam, że uderzył w was piorun. Przepraszam, że zostaliśmy w lesie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść. Bo nic, tylko ciągle się ze sobą spieracie i rywalizujecie. Tak, ale w końcu wymyśliliśmy razem, jak wyjść z lasu. Potem pomógł nam Sam. I radar, nie zapominaj o nim. Tak, i gotowe. O nie! Witaj, Helen. Spóźnię się. Okazuje się, że muszę wziąć jeszcze z warsztatu mocniejszy śrubokręt do tej bramki. Pa, kochanie. A teraz przygotuj się na mocny rzut, mała. Łopa! Klakson gra nam bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Klakson gra nam bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Pełnisiu, uciekaj z drogi natychmiast! Nie! Trzymajcie się mocno! A teraz wszyscy idźcie do tylnych drzwi, szybko, i zachowajcie spokój. To się nazywa malownicza trasa. Wszyscy cali? Cóż, no chyba tak. Dobrze, cofnę autobus, wyjadę na drogę i pojedziemy do szkoły. Ale panie Evans, tam... O, nie! O! A podobno jesteś chory. Potrzebna nam pomoc. Musimy zadzwonić po strażaka Sama. Chciałbym, ale mój telefon został w autobusie. Zostawcie to mnie. Widziałem telefon Majka w skrzynce narzędziowej. O, autobus Trevora omal nie spadł do morza z krawędzi klifu. O! Jedźcie nad klif! Autobus Trevora omal nie wpadł do morza! Nie ma czasu do stracenia! Strażacy z Ponty Pandy do pogotowia górskiego. Będzie nam potrzebna wasza pomoc. Stąd nie wygląda to najlepiej, ale brzeg klifu wydaje się stabilny. Odbiór! Zrozumiałem, już podjeżdżamy. O! Jedzie strażak Sam! Zaczekaj w samochodzie, Mandy, wracam za chwilę. Mandy? Widziałam Mikołaja! Naprawdę! Poleciał tam! Nie bądź śmieszna! Do świąt mamy jeszcze sporo czasu!
Chyba coś wymyśliłaś, Saro, jak zwykle. Na pewno nie! Niedobrze, Normanie! Uciekł nam! Ale kto? Mikołaj! I co? Mówiłam, że go widziałam! Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O! Na pomoc! Pali się! Nie o tym mówię, mamo, nie zrozumiałaś. O, mamo! Szybko! Dzwoń do Sama! Pali się u Price'ów. Uwaga, chłopaki! Pali się sklep Price'ów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj, Sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz, Sam. Penny? Tak jest, panie komendancie. O, niech to kule biją, to ci dopiero mrozik złapał, co Sam? Niech pan robi to, co ja! Trzeba się tylko ruszać, a wtedy jest cieplej! Ale nie każdy ma tyle energii, co ty, Penny! To nonsens, może jestem od was trochę starszy, ale mam jeszcze sporo energii, proszę bardzo! Ale to nie był osobisty przytyk, ja chciałem... Nieważne, co chciałeś, Sam, mówię wam, że jestem w świetnej formie! O, patrzcie! Mamo! Chyba nikogo nie ma, wełniaczku. To dopiero będzie prawdziwa niespodzianka. Wiem, że jest stary, ale do tej pory nie sprawiał kłopotów. Nie przejmuj się, Bronwyn. Zaraz zacznie działać jak nowy, albo nie nazywam się Mike. Bębniarz Flat! O nie... Witaj, Saro. Co tutaj robisz? Od dawna nie widziałam, żebyś się bawiła laleczkami. Nie bawię się laleczką. Opiekuję się dzieckiem. Saro, skąd wzięłaś to dziecko? I czy nie jesteś za młoda na opiekunkę? A to dopiero niespodzianka. Wiem. Dałam mu na imię Wełniaczek. A Saro, jesteś zabawna. Tak, zapraszam. Starszy oficerze Steel. Ser, czy pan tak biega od rana? Zgadza się, Penny? Może nie wierzysz, ale mam kondycję, jakbym był dwa razy młodszy niż jestem. Tak jest, ser. Jestem pewna. Chciałam tylko wziąć formularz raportu, jeśli można. Nie ma sprawy, Penny. Dziękuję bardzo. A niech to... Zaglądaj jak najczęściej, Trevor. No, oczywiście, Dilis. Jak tylko będę potrzebował warzyw, to wpadnę. O, dziecko! Ja tak lubię dzieciaczki. Są takie słodziutkie, kiedy są małe. O, to jest... cóż? Ma takie śliczne loczki. Pospiesz się, moja droga, zanim będzie jeszcze zimniej i spadnie deszcz. Biedne dziecko ma taką baranią twarzyczkę. Zejdźmy z tego deszczu. O! Przepraszam, ja też to robię, nie myśląc o tym. Ach, nie ma sprawy, ale pozwolisz, że zejdę schodami. Cały czas mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Na razie, Sam!
sklepu? Elvis! Cześć, Sam. Przypominam radarowi, jak się robi obroty. Przypominasz? Nie wiedziałem, że on kiedykolwiek umiał je robić. Umie. Popatrz. Obroty, radar. Dobry piesek. Och, wspaniały dzień na taką wycieczkę. Już wiem, o czym zapomniałam. Nie sprawdziłam prognozy pogody. Oto prognoza pogody. Słonecznie i bezchmurnie. Spójrz na niebo. W górach pogoda może się zmienić błyskawicznie. Zawsze ją sprawdzam przed wycieczką. Jeśli jesteśmy tu, gdzie myślę, to za tym zboczem będziemy miały wspaniały widok. Chodźmy podziwiać widoki. A! Penny, co się stało? Pośliznęłam się. Chyba skręciłam kostkę. Zdaje się, że niczego nie złamałaś, ale potrzebujemy bandaża. Dobrze, że wyszłam z pielęgniarką, widzisz? Zawsze trzeba być przygotowanym. Cóż, proszę. Zobaczymy, czy możesz sama stanąć. Chyba nic z tego nie będzie. Żartowałam tylko. Dam radę. Dlaczego radar obraca się przy panu, a przy mnie nie? Bo jest sprytny. Wie, że jestem starszy rangą. Proszę bardzo. Obroty! Widzieliście ostrzeżenie o mgle w górach Ponty Pandi? Ciekawe, co z Penny i Helen. Nie do wiary, że zgubiłam drogę. Przez mój wypadek idziemy wolniej, do tego ta mgła... chyba wezwiemy pomoc. Osuwisko kamieni uwięziło Jamesa. Kapitan Steele jest już na miejscu. James Jones jest na plaży uwięziony pod skałami. Musimy zabrać radara. Zadzwonię do Bronwyn. To będzie bardzo dobre miejsce. Gdy zakopię tu monety, kapitan Steele na pewno je znajdzie. O! To syrena Jupitera! Ciekawe, co się dzieje! Tutaj, tutaj, Sam! James jest pod tymi skałami! Szybko, radar! Szukaj Jamesa! Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa. Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry piesek. Nic ci się nie stało, James? Nie, wszystko dobrze. Jestem cały. Tylko nie mogę stąd wyjść. Penny, przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest, Sam. O, dobrze, że jesteś, Elvis. Dziękuję. O, cześć, Sam. Proszę bardzo. Poczekaj, James. Muszę cię obejrzeć. Dziękuję, Sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało. Ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy. Ale wykopałem tylko puszkę. A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze.
Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kriglington. Pośpiesz się, Elvis. Przepraszam cię, Sam. Coś mi się zdaje, że nie potrafię się obudzić na czas. Na szczęście dziś mamy spokojny dzień. O, już wiem! Ty ciągnij z jednej strony, a ja będę ciągnął z drugiej. To dobry pomysł. Gotowa? Ciągnij! O! O! Nic ci nie jest? Nie. Powiedziałem ciągnij, a nie pchaj. Moja noga utknęła tam. O nie! Nie, jest dobrze. To łapka. Ratunku! Ratunku! James? Ratunku! O, nie! Co? Co robisz pod tą skrzynią? Chcieliśmy tylko sprawdzić, co jest w środku i to się zsunęło na mnie. Ale wiedziałeś, że to jest niebezpieczne. Tatuś ci mówił. Tak, wiem. To moja wina. Ja to zaczęłam. Cóż, to nieważne. Najważniejsze jest, żeby zdjąć z niego tę skrzynię. O nie, nie da rady. Nawet nie drgnie. Hej, posłuchajcie tego. Coś tyka. Potrzebujemy pomocy. Tylko mnie nie zostawiaj, Saro. Zaopiekuj się nim. Sprowadzę pomoc. Skrzynia wypłynęła na plażę i tyka? James Jones utknął pod nią. Szybko, Sam, jedź na plażę. James Jones utknął pod skrzynią. Będziemy tam najszybciej, jak się da. Niech pan poprosi Penny, żeby miała na nich oko. Oczywiście, Sam. A miał być spokojny dzień. O, są tutaj. Penny wzywa Sama. Słucham, Penny. Już je widzę, Sam. Są w pobliżu wielkich skał. Dzięki, Penny. Już tam jedziemy. Sam, tak się boję. Już dobrze, James. Zaraz cię wyciągniemy. Saro, wracajcie z Mandy do kawiarenki. I ty, manekinie, zatańcz ze mną dziś. Teraz obrót przeskok ryjesz. Kington, przestań tańczyć z manekinem. Zacznij to traktować poważnie, Elvis. Uczę na nim udzielania pierwszej pomocy. Traktuj manekina jak prawdziwą osobę. Dobrze, Helen. Przepraszam. Świetnie. Jak już powiedziałam, sztuczne oddychanie jest niezwykle istotne w pierwszym momencie. Witaj, Norman. A co ty tutaj robisz? Potrzebuję liny do zrobienia go-karta. Ale nie bierz mojej cumy. Dzięki niej statek stoi przy nabrzeżu. Może jednak coś znajdę dla ciebie. Szybciej, proszę. Coś ci się bardzo śpieszy. Super, to będzie najlepszy go-kart pod słońcem. No, i co wy na to? Znalazłem koło od starego wózka. Nie wygląda to zbyt bezpiecznie. Dlatego założyłem pas bezpieczeństwa. To jest pasek twojej mamy. Mam jeszcze kask. Zadowoleni? Nie, nadal mam wątpliwości. Masz rację. To mi jeszcze nie wygląda tak, jakbym chciał. Brakuje mi drewna. Nie wiesz, kiedy twój tata wróci? To dla pana, a to dla ciebie. Elvis, co ten manekin robi przy stole? Jest z nami obiad. Helen kazała mi go traktować jak prawdziwego człowieka. Ale przecież to nie jest prawdziwy człowiek, to manekin. Błagam pana, to może go urazić.
O! Mam nadzieję, że twój tata zaraz wróci. Tak, tam w środku jest dużo drewna. Nie muszę już czekać. Wreszcie znalazłam to, co jest mi potrzebne. O, to! Dzięki temu gokart będzie wyglądał super. Nie przejmuj się tym, co usłyszałeś. Dla mnie zawsze będziesz prawdziwym człowiekiem. Elvis, bo obiad ci wystygnie. O, zaczekaj, zaraz do ciebie wrócę. Nareszcie wygląda jak gokart wyścigowy. Ale nie jest bezpieczniejszy. No dobrze. Pierwszy pojedzie manekin i sprawdzi, czy jest bezpiecznie. Norman! Co ty wyprawiasz? Nie możesz zabierać tego bez pytania. Może będzie im potrzebny. Za bardzo się martwisz. Tygrys znowu nam uciekł! Pomyśleliśmy, że mógł przybiec tutaj. Ale ja go nie widziałam. Może się znowu schował w warsztacie? Poszukajmy go. Znalazłem! Jestem gotów! Nie! Nie można jeszcze zaczynać! Powiedz to tacie! Nie mogę! Nie wolno przekraczać taśmy! Takie są zasady! Ale co jest ważniejsze? Tygrys czy jakaś tam taśma? Tygrys! Tato! 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 Wracaj, Mandy, ale już! Ale... Rób, co każę, to niebezpieczne! Narzędzia! Moje piękne narzędzia! Dzwonię po straż pożarną! Pożar w domu Fladów! Niech to! Przyjęcie z fajerwerkami! O, Rety! Znowu? To pożar u Fladów! Coś się musiało stać z fajerwerkami! Elvis i Sam, bierzcie Jupitera, ja będę koordynował akcję. Chciałabym wiedzieć, gdzie jest Tygrys. Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, Norman! Boję się, że tygrys może być gdzieś w warsztacie tety. Znowu? Zaraz to sprawdzę. Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, Sam. Wspaniale! Dzięki, wujku. O, jakie to szczęście! Chodźmy już do domu. Sprawdzimy, czy tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce. Bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Od tak dawna, że już zapomniałem, jak się gasi. O, Elvis! Co ty robisz? Sprawdzam, jak działa mój nowy mop, Penny. I chciałbym cię zapewnić, że wiele się nauczyłem i nie będzie już więcej żadnych wypadków. Nie, ale będą ślady butów. Dlaczego to sprzątanie jest takie skomplikowane? Muszę zamówić nowy pas do twojej pralki. Przeładowałaś ją. Ale to nie ja, to Norman.
Rozumiesz już, dlaczego nie proszę go o pomoc. Aha, na razie, Delis. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Majka o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Nie! Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Flodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Flodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus! Odsuń się od domu, Mike! Zrób nam miejsce! Elvis, natychmiast wyłącz prąd! Tak jest, Sam! Te kawałki są za małe! Będę potrzebował lupy, żeby je poskładać. O, wygląda super! Jakie fajne silniki! O, ciekawe, co to za fragment. Może przeczytaj instrukcję? Nie potrzebuję. Poradzę sobie bez niej. Ojej! Chyba nic nie popsułam. Masz z synem wiele wspólnego. O, Sam! Dałam Normanowi odtwarzacz MP3, ale nie wiem, jak działa. Pomożesz mi? Zaraz zobaczę. Trzeba nacisnąć ten guzik. A? Ale ścisz to trochę. Co? Nic nie słyszę. Nie wiem, jak to się ścisza. Czemu to skrzydło odpada? Uważaj, Norman. Lupa leży na słońcu. Mógłbyś coś spalić. Głupstwa gadasz, Mandy. Serio! Szklana soczewka skupia promienie słońca. Uczyliśmy się o tym w szkole. Nie pamiętasz? Ten klej nie działa. Przykleił mi się do palców. Ojej. Wybacz, Charlie. To wypadek przy pracy. Bardzo przepraszam. Nic się nie stało, Norman. Nie martw się, nie ma powodu, żebyś się rozklejał. Albo raczej przyklejał. Jestem jak kolejka górska. Raz na górze, raz na dole. Potrzebny mi dobry klej, mocniejszy. Super mocny klej. Skleja wszystko raz na zawsze. Super! Tego mi trzeba. Nie powinieneś tego używać, Norman. Tutaj jest ostrzeżenie. Jak nie będziesz uważał, możesz się do czegoś przykleić. To czemu dałaś mi samolot do sklejania, jeśli nie chcesz, bym go skończył? Sam go sobie zrobię bez twojej pomocy i pokażę ci go potem. Dobrze. Mrożonej herbaty? O, chętnie. Świetny pomysł. To tak naprawdę pomysł Sama. On jest ten mądry, a ja ten ładny. Bardzo orzeźwiające. Muszę przyznać, że spodziewałem się większej ilości wezwań w tak upalną pogodę.
Słońce wyjątkowo mocno pali. To święta prawda. James! Sara! Mam coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście. O, co? To jest malutki dinozaur. To nie jest żaden dinozaur. To zwykły amonit. Widzieliśmy takich pełno. Myśleliście, że jesteście cwani. Na pewno nie widzieliście prawdziwego, żywego dinozaura. Jasne, że nie. Bo żywych dinozaurów już nie ma. A właśnie, że są. Widziałem jednego na plaży i nawet wiem, gdzie przebywa. Wcale nie. Pokażę im. Powinien pan jakiś czas odpocząć. Mógł pan naderwać więzadła. Tere fere, nikt mnie tutaj nie zatrzyma. Zobaczcie, że wszystko jest w jak naj... może się jednak położę. To doskonały pomysł. To zadziała. Teraz na plażę. Ślady stóp dinozaura. Bliźniaki pomyślą, że są prawdziwe. James! Sara! Chcecie polować na dinozaura? Wytropiłem straszliwą bestię! Nie bądź śmieszny! Dobrze, niech wam będzie. Pewnie się zbyt boicie. Jak można się bać czegoś, co w ogóle nie istnieje? A co to takiego? Musicie być bardzo uważni. Miejcie oczy i uszy otwarte. O! Ślady dinozaura! A nie mówiłem? To nie mogą być ślady dinozaura! Ale jednak są! Mówiłem już, że go widziałem! Chodźcie za mną! Zaraz go złapię! Nie boję się! Norman! Norman! Gdzie on się podział? O, to dinozaur! To nie jest dinozaur, tylko Norman! Norman! A co z kolacją w naszej kawiarence? O, Trevor, z przyjemnością! Nie, ja myślałem o Normanie i Dniu Matki. Nie ma sprawy. Ja jem z mamą kolację codziennie. To twoja kolacja, mamo. Pachnie pięknie, Bronwyn. Ja dziś nie gotowałam, Helen. Odpoczywałam cały dzień. Musicie przyjąć to, co ugotowałem z pomocą moich wspaniałych asystentów. Witaj, Dilys. A gdzie Norman? No, cóż, pewnie jeździ na desce. Ale zrobił to z okazji Dnia Matki. A co to jest? Wygląda jak zwyczajna nakrętka przybita do kawałka deski. James, nie bądź niegrzeczny. Ależ to jest świecznik. Czy mogę z niego skorzystać, Bronwyn? Jasne, Dilys. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dzień Matki jest do bani. Wszyscy koledzy są ze swoimi mamami, a samemu na desce jest strasznie nudno. Dziękuję za zaproszenie, Trevor. To był świetny pomysł. Wieczór przy świecach. Ojej! Przepraszam. Uważaj, Dilys! Pożar! Posłuchajcie mnie wszyscy. Zachowajmy spokój. Musimy teraz szybko wyjść z kawiarenki.
Wybuch, pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście! O, ciekawe, gdzie to się pali! Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, Sam. Mamo! Mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku. Twoja mama jest tutaj. Norman! Mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman! Co ty tam wyprawiasz? Powiedziałem nie, Norman! O nie! Uderzyliśmy płetwala! Ach, Norman! Czemu to zrobiłeś? Chciałem go tylko złapać, żeby wygrać zawody. O, tato! Zaczyna nas zalewać! Mamy dziurę! Tego tylko brakowało. Flara ratunkowa! Charlie musi mieć kłopoty! Zadzwonię po strażaka sama! Oho! Charlie ma kłopoty na łodzi! Wypływamy w morze. Łódź w zatoce wysłała sygnał ratunkowy. To chyba Charlie z dziećmi na pokładzie. Nabieramy wody! Na pomoc! Na pomoc! Ratujcie się! Tylko spokojnie, Norman. Na morzu trzeba umieć zachować spokój. Głęboki oddech. Patrz, płynie Sam i Penny! Sam, Penny! Norman, oddychaj! O, przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze, najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale... Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie. Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie. Dobrze? Tak. Myślę, że z Normanem damy radę. Nie ma dinozaura. Jest, ale dobrze się ukrywa. To wszystko. James! Co? Woda! To pułapka! Tak, widziałem je kilka godzin temu. Chyba poszły w kierunku plaży. Tak, ale nie wróciły. Zaczął się przypływ. Wezwę chyba strażaka sama. O, James, Sara, Norman zaginęli.
No nie... James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Sam. Widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki, Tom. Też ją widzimy. Spokojnie, Saro. Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą! Na pomoc! Pomoc! Ratunku! James, patrz! Coś tutaj do nas podpływa! To jakiś morski potwór! Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak... Penny! Witajcie, chłopcy! Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to! Nie bójcie się, jesteście bezpieczni! Uratuję cię! Ale... Co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Czy ktoś mnie stąd wreszcie uratuje, czy nie? Już płynę, Saro. Już płynę. Tato! Utknąłem tu, Saro! Na pomoc! Bez obawy, Super Norman czuwa! Norman, nie wygłupiaj się! Nie jesteś żadnym superbohaterem! Biegnę powiadomić strażaka sama! Na pomoc! O, ktoś jest ranny na plaży! Ktoś jest ranny na plaży, Sam. To nietypowe zadanie. Weźcie z Penny łódź ratunkową. O! Spokojnie, tatusiu. Strażak Sam tu zaraz będzie. Ratunku! Co się stało, Charlie? Witaj, Sam. Nic takiego. Uderzyłem w skałę i wypadłem za burtę. Noga utknęła mi w pułapce na kraby i nie mogę wyjść. A niech to. Zanurkuję i sprawdzę. Musiałeś szybko płynąć, wpadając na tę skałę, Charlie. Wiem. Chciałem być bohaterem. Nazywa kino akcji. Oto prawdziwi bohaterowie. Hurra! Brawo! Super! Widzisz, kotku? Twój wybawca jest w telewizji. O, jest mi tak głupio. Mnie też było głupio, kiedy odkryłam, że zasłonka z łazienki zniknęła. Cicho! Bo przegapicie najlepsze momenty. A co z Super Normanem? Ja też jestem bohaterem. Norman! Strażak Sam już trzeci raz dzisiaj kogoś ratuje. To zasłonka z mojej łazienki. Norman! Kolor czerwony tak niezwykły jest. Używaj go w potrzebie, bo to ważna rzecz. Jej! Jesteś świetny, Elvis.
Nie gotujesz dzisiaj, Elvis? Gotowałem, ale miałem drobny wypadek z patelnią. Ojej, niestety nie mam dziś szczęścia. Zabierz mu to, James. Nie, twoja kolej. Niech go ktoś stąd zabierze, proszę. Nie denerwuj się. Zabiorę gryzaka na długi spacer i urządzę sobie mały piknik. Sara, James, może chcecie iść ze mną? Tak, ale to zbyt męczące. Jeśli tak, to może popłyń ze mną na ryby. Zrobimy piknik na łodzi. Tak! Dobrze, to co nam będzie potrzebne? Woda, smycz dla psa... Weź komórkę. O, dla ciebie, Elvis. Przepraszam za psa. Dzięki, Charlie. Do 3 razy sztuka. Kolor czerwony, tak niezwykły jest. O, przestańcie już, błagam. Przepraszam, ale ta piosenka po prostu wpadła mi w ucho. To śpiewaj ją gdzie indziej. Nie ma sprawy. Mam dziś wolne popołudnie, pośpiewam na plaży. Dobrze, gryzak, spuszczę cię już ze smyczy. Będziesz grzeczny, prawda? Potwornie się zmęczyłam. Patrz! To tata i James! To mama i Sara! Ahoj! 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 Tutaj! Ahoj, tutaj! Chyba nas nie słyszą. Do zobaczenia! No dobrze, czas na nasz piknik. Spójrzmy, co tata spakował. Mamy obrus. Jak elegancko. Mamy kanapki. Nie! Gryzak! Niedobry pies! Nie jest zły! Saro po prostu jest głodny! Chwileczkę, już idę do ciebie. O, widziałaś moją piłkę, mamo? Schowałam ją i myślę, że dobrze wiesz czemu. Czemu? Jak to? Co takiego? Co ja zrobiłem? Czy to ty włączyłeś alarm? O nie, ależ skądże? Normanie Price! To naprawdę nie ja, mamo. Ten alarm jest zepsuty. Wiesz, że nowe rzeczy ciągle się psują. Cóż, czasem... No tak. Założę się, że znowu się włączy i wtedy zobaczysz, że ja wcale nie kłamię. Może to przekona mamę, by oddała mi piłkę. O, niemożliwe. Kolejny pożar w sklepie Dillis Price? O. Co? Mówiłem, że źle działa. Mogę z powrotem piłkę? Dobrze wiesz, że z tym alarmem jest wszystko w porządku, Norman. Specjalnie go włączyłeś. To nieprawda, ja... Znasz bajkę o chłopcu, który krzyczał wilk? Nie. Czemu? To historia o chłopcu, który mówił, że widział wilka. Krzyczał, wilk, wilk! I inni mieszkańcy biegli na pomoc. Chłopiec śmiał się, mówiąc, haha, żartowałem. Co było dalej? W końcu przyszedł prawdziwy wilk i chłopiec krzyczał, wilk, wilk! Lecz teraz nikt mu już nie uwierzył i nikt mu nie pomógł. I wtedy wilk go pożarł? Tak mówią.
Ja nic nie zrobiłem. Dobra, czas wracać do remizy. Do widzenia, Dylis. Norman? Dokąd się wybierasz? Masz szlaban! Wracaj do pokoju! O, jaki on śliczny! Ej, ej, ej! Sio! Uciekaj! O, Charlie! Próbowałam go tu zwabić! No tak, jasne. Ubi, że wróci do domu, a nie wrócił! Dlaczego ci uwierzyłam? Och, Saro, nie możemy się poddać. Tygrys często uciekał, ale zawsze wracał. No chodź, chodźmy do domu. Być może tygrys wrócił i już tam na nas czeka. O, znalazłam monetę. Chcę, żeby tygrys się znalazł. Tygrys? Mamo, mamo, zadziałało, zadziałało! Tygrys jest w studni! Tygrys? Szybko, mamo! Dzwoń po strażaka sama! Tygrys jest w studni? O! Znalazł się kot pani Bronwyn. Wpadł do studni. Potrzeba nam ratowników górskich. Niech Tom przyjedzie do nas jeepem. Cieszę się, że pogotowie górskie przyjeżdża nawet, by ratować kota. Oczywiście, Bronwyn. Pogotowie górskie jest nie tylko dla ludzi. Widzę ich, Penny. Cześć, Tom. Czy możemy rozstawić tutaj wyciągarkę? Nie ma sprawy. Dawaj, Tom. Mam go, Penny! Wyciągam! Biedny tygrys! Och, całe szczęście! Tygrys! O, tygrys! Dokąd uciekasz? Biedak. Pewnie musi rozprostować łapki po całym dniu w tej studni. Życzenia się spełniają. Tygrys nauczył się, by nie polować na ptaki. Może miałaś rację? Może... Alarm, chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się.